O postępach prac na radomskim lotnisku mówił w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego rozpoczął już pierwsze odbiory. Cały obiekt ma być natomiast gotowy jesienią tego roku, a wiosną 2023 roku mają rozpocząć się pierwsze loty. Terminal już jest praktycznie gotowy, tam jakieś prace wykończeniowe, wieża lotów także już na końcówce, strażnica Straży Granicznej, więc pas startowy właściwie jest skończony, drogi kołowania pokończone, płyty postojowe. Wiadomo, że na początku radomskie lotnisko będzie obsługiwać loty czarterowe. To może się jednak szybko zmienić. Są zainteresowani przewoźnicy, tacy wakacyjni, można tak powiedzieć, którzy już w zasadzie, biorąc pod uwagę, że loty miałyby się rozpocząć w przyszłym roku, to już w te wakacje, przynajmniej takie były pierwsze ustalenia, że mogliby tutaj z lotniska już w Radomiu oferować pewnego rodzaju połączenie. No to lotnisko ma być komplementarnym dla Okęcia, takim odbarczającym, przejmującym część lotów tych właśnie niskokosztowych, czarterowych. Wicewojewoda dodał, że rocznie radomskie lotnisko ma obsłużyć do 3 milionów pasażerów.